Niemcy. Wielka akcja policji przeciwko gangom arabskim. W ramach walki ze zorganizowaną przestępczością klanową berlińska policja podjęła w czwartek rano obławę, w której uczestniczy około 500 funkcjonariuszy Policji Krajowej Berlina i Policji Federalnej, poinformowała na Twitterze berlińska prokuratura. Według policji w Berlinie i Hamburgu egzekwowane są obecnie 3 nakazy aresztowania i 27 nakazów przeszukania. Jako oświadczył rzecznik berlińskiej prokuratury Martin Steltner, prowadzone śledztwo dotyczy zarzutów uczestnictwa w organizacji przestępczej i innych czynów karalnych. Podejrzanymi są osoby z dużych rodzin pochodzenia arabskiego, a bada się m.in. ich powiązania ze środowiskiem rockerskim. Akcja rozpoczęła się krótko po godzinie 6 rano i biorą w niej udział również funkcjonariusze jednostek specjalnych, poinformowała policyjna rzeczniczka. Policja i prokuratura nie ujawniają na razie bliższych szczegółów obławy, ale zapowiedziano wydanie w późniejszym terminie stosownego komunikatu.